obydwie drużyny troszeczkę zagrały inaczej w tych poszczególnych setach. My troszeczkę słabiej, mniej skutecznie. Oni znowu zaryzykowali zagrywką i mieli większą skuteczność w wysokich piłkach, przede wszystkim sytuacyjnych. No i troszkę szczęścia też mieli więcej. Tak. Znowu straciliśmy Michała Winiarskiego i po prostu mamy pecha. Mamy pecha, ta gra się nieźle zaczęła układać w pierwszym secie. W drugim secie, wtedy kiedy złapaliśmy rytm, znowu kontuzja bardzo poważna i to tak naprawdę podcina skrzydła, bo znowu wygląda na to, że nie będziemy mieli w pełni zespołu. Przed nami mecz z Izmirem w przyszłym tygodniu. Będziemy jechać na pewno tam w pełni zdeterminowani, w pełni sił takich witalnych, które mam nadzieję, że pozwolą nam wygrać ten mecz.